miałem dobry start na nowym mieszkaniu. Już pierwszego dnia wleciała skarga, że na klatce jebie trawą. Mieszkanie było duże, więc często kręcony melanż. Nie spaliśmy po 3 dni, bo piliśmy na afterach. Obok nas zamieszkał pies, no i wyniósł się po 3 dniach. Czułem satysfakcję, że to on poszedł, a nie ja. Robiłem dobre ruchy, więc w portfelu miałem grubo. Zawsze nam starczyło na jaranie czy codzienne chlanie. Z każdym kolejnym dniem było tylko coraz lepiej, bo knuliśmy niecne plany i się bujaliśmy wyjebani. OG nam ogarnął kwachy, no i mordo ci przysięgam, że takich to nie żarłość, bo to z pierwszej półki temat. Siedzieliśmy na mieszkaniu nieźle wyjebani kwachem. Mówisz mordo, że w całym bloku nakurwiało basem. Bili właściciele, bo dzieci nie mogły spać, a my oczy jak awatar i ja w czapce Mikołaja. Z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim, którzy ze mną byli, za zajebisty rok, za zajebistą zabawę, bo bawiłem się zajebiście. Oby ten rok przyszły był również tak samo zajebisty. Ile przez ten blok to przewinęło się tematów. W kilach tego nie zliczę, bo mamy za mało czasu. Czasem wbijał żbinik z kolumbijską potrawą. Grzechem było nie spróbować tego rarytasu. 9 pobudka, no bo natłok telefonu. Szybko spodnie, no i buty, no i ruszamy na ośkę. W międzyczasie jeszcze joje, bo bez tego nudy. W międzyczasie jeszcze browar, aby lepiej funkcjonować. Jechałem do rajku, ziom ogarniał interesy. No bo miałem w Niemczech sprawy, których nie mogłem spieprzyć. 3 dni mnie nie było, no a po powrocie 5 koła na stole, 5 koła na stole. Potem wprowadził się sarnisz, to w ogóle była coda. O 12 półka sąsiad, że nie służy telewizora. A ja siedzę na balkonie z strojem i drinem. Sarna był miły, a więc ciszył maszynę. Z tego miejsca chciałbym również podziękować panom policjantom za zajebistą zabawę w kotka i myszkę. Niestety ja już się nie bawię, to się nie pogonimy. Ale kurwa dzięki, fajna zabawa to była, nie? Na koniec tego rozdziału zmył cały czas pod blokiem. Gdy ktoś ode mnie wyjeżdżał, to od razu miał kontrolę. Pokaż plecak, pokaż bagaj, pokaż co masz w majtach. Wtedy to nie była już fajna zabawa. Nic nie znaleziono, kurwa to jest klasa. Musiałem spierdalać, by nie skończyć w zawiasach. Udało się bez przykrzu, to był fajny etap w życiu. Lecz pora zacząć nowe, lecz pora zacząć nowe.